No na tym śmietniku znalazłem ten ponton. I tak patrzę, czy przypadkiem nie ma wioseł. Ale niestety nie. Jakieś blachy. A nie iść na wiosła, to nie jest problem, bo sobie najwyżej zrobię, czy kupię. Nie ma. Czasami mógł się ktoś zastanowić. Może w drugim hasioku coś tu jest. No kawałek z płyty głównej. No jest obrzydliwe. Dobra, nie będę nagrywał teraz, bo to jest takie nierobota. No, cierpliwość moja wcale nie zaszkodziła. Są wiosła. Kurwa, zajebiście. Będę musiał się do domu wrócić i zanieść to. A tu co? Kurde, świetnie. Wlazłem za kontener i wiosełka są. Kurwa, zajebiście. Tu jest jakieś. Dobra. Kurwa, świetnie. No to tak, że mam komplet. No i cieszą mnie te wiosła, że te wiosła się odnalazły. Bardzo fajnie to jest zrobione. Widocznie mocniejszych wioseł nie trzeba, bo przecież to jest ponton ponad 2 metry. I tu jest tak cwanie zrobione, kwadrat taki. Ale ja wezmę te kije, wywalę i kupię u nas rurki aluminiowe. Ja wiem, że wiosła nie powinny tonąć, ale to już jest, no, to już jest stare, może to gdzie pęknąć i wpadnie mi to wiosło gdzieś tam do wody i czym ja to wyłowię. No, tu na przykład widać pęknięcie, także sobie daruję, no, te kije. Po prostu kupię rurki aluminiowe, grubościenne i... A ten kwadrat, żeby zrobić, to kupię dodatkowo materiał aluminium i wbiję do rurki aluminiowej i zanituję, czy jak to, żeby to się nie tego. I sfrezuję na to płaskie. Tak jak tu jest. To jest po to, żeby się to wiosło gdzie nie obracało. No. Także świetnie, no. Że te wiosła się odnalazły. Prawdopodobnie ktoś wyrzucił za długim razem, bo ja tam widziałem piwniczne jakieś klamoty, słoiki, nie słoiki. No i podejrzewam, że ktoś to najpierw wyrzucił ten ponton, a potem wyrzucił te wiosła. Z tym, że te wiosła, tak jak widzieliście na filmie, były rzucone za kontener. No tu jakieś urządzenie, no może inaczej. Jestem na składnicy złomu. Tu jest jakieś fajne urządzenie. Nie wiem, co to jest, do czego, ale mnie to nie interesuje. Silnik Siemens. Tak, Siemens. Siemens, może się obrócę. Kurwa, te obroty
2,590. Nie wiadomo, czy to jest S1. Dobra. Rozkręcamy, bo kurde, zamarznę. No jakieś to urządzenie Veko 12SC. Nie wiem, czy mi się uda to wykręcić. Kurde, ciężka sprawa. No także sprawdziłem silnik. Jest w pełni sprawny. Działa. To jest tak jak mówiłem. Może go odwrócimy, bo... Fajnie, bo nie jest wielki. Tylko kurczę, nie piszę tu mordę. O. Tylko tu nie piszę, czy to jest praca S1 05 kW. To jest, po przeliczeniu to jest inaczej 500 W. Obroty 2590, kondensator 12 mikrofarada, 450 V. No. Tylko jest zasypiony jakimś takim pyłem. Nie wiem, co to było za urządzenie, ale tam jeszcze są fajne rzeczy w tym urządzeniu i jutro pojadę i zdemontuję. Bo nie wiem, co po prostu ani kluczy, ani tak na łeb, na szyję to robiłem. Ale super, jestem zadowolony. Fajnie, że sprawny jest. Powiem tak, że takie jakieś markowe silniki Siemensa, jeszcze tam jakieś inne, to one są na uzwojeniach miedzianych, nie jakiś wynalazek. Teraz jeszcze tu kupiłem takie coś. Pewnie wiecie, do czego to jest. Tu się rurę wkłada i się wygina. To jest do wyginarki, do giętarki, o może tak. No. Także biorę się to, trzeba będzie pomyć, bo to jest jakiś pył. No umyć to, wyczyścić. Silnik taki mi się zawsze tam przyda do jakiejś małej wiertarki czy do czegokolwiek. No dobra. No i tu jest ten kołnierz do tego silnika, tylko tu widzę pęknięcie. Ale to nie przeszkadza, co tam. Nie ma strachu. I tu jest, tu było przykręcone to, śruby do podstawy. No tu była regulacja napinania paska. Paseczka, tam jest taki fajny pasek do tego i... Dobra, trzeba coś zjeść, bo nie jadłem nic. No to trochę doczyściłem, tylko jeszcze ten wentylator jest jeszcze tym pyłem zapaplany, zaraz to umyję. Silnik to podejrzewam, że i tak będzie trzeba rozkręcić i tu praktycznie nie widać, żeby tam była możliwość, żeby tam coś wpadło, jakiś brud. O, i to jest ten polski też tur. Silniczek do maszyny do szycia. Myślę, że jest sprawny, no ktoś wyrzucił. I to jest 4500 obrotów na minutę i ile to jest, albo ślepy jestem, albo 60, albo 80. No ale mniejsze z tym, no. 1988 rok, no. Tego nigdy nie brakuje, tym bardziej ja mam maszynę taką do szycia. No tu jest trochę jakby lekko nadpęknięte, ale nie przeszkadza. I za całość zapłaciłem 5 dych. No. Silnik i to. Te dwa. Aj, przepraszam, i to. To jest razem 50 zł, no bo trochę ważyło to. No przyszłam wykręcić to wrzeciono, tylko czy to się da, to jest pytanie. Tam jest fajne wrzeciono, zobaczymy.
No byłem dzisiaj na złomie, ale tego wrzeciona nie dało się zdemontować, bo okazało się, że ono jest całe z obudową. No i niestety dałem se siana, a natomiast odzyskałem tylko tarcze. Tarcze diamentowe i robiłem próbę szlifowania noża z widzią, z węglikiem i powiem wam, że naprawdę rewelacja. To jest taka średnia gładkość, a tu jest jeszcze mniejsza gładkość i powiem wam, do czego to urządzenie służy. To jest urządzenie do... Czemu to taki pył? To jest do szlifowania soczewek. Podejrzewam do szlifowania do szkieł, do okularów. No, także... No zobaczymy te tarcze. To jest bardzo ciężkie. To kurczę, jedno waży dobre 2 kilo. To z 4 kilo, z, kto wie, czy nawet nie więcej. No. To jest mosiąc czy brąz, Bóg jedyny wie. No. Dobra, trzeba będzie to umyć pod wodą. I... No tu takie rupieci przy tym baniaku. Kurde, zimno jest, jak nie wiem. Klawiatura widać, na nowizna. Myszka, jakiś tam monitor. Monitorek wezmę. Co on warty, to nie wiadomo. Wiewsonik jakiś tam. Gdzie czy on ma zasilacz? Tak, no zasilacz. Bierzemy. A to co? No to my. Ktoś wymianę robił. Mam gębę maską zasłoniętą. Dobra, tu co? Pusto. Dobra. Jedziemy. Byłem w banku wpłacić, zrobić przelew, bo kupiłem kamerę bardzo tanio, z wysyłką 250 zł dziewisa. Dobra. Zwijam to i spadam.